Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój Tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój Tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w programie Przekrój Tygodnia. Moimi gośćmi są dzisiaj Bartosz Leszczyński, Stowarzyszenie Tumy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tomasz Kominek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam Panią Redaktor, dzień dobry koledzy, witam Państwa. I Marcin Flakiewicz, Porozumienie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj zaczynamy od tematu, którego nie zdążyliśmy zrobić w poprzednim odcinku, a mianowicie dotyczącego promocji Płocka. Według strategii promocji Płocka wizerunek naszego miasta ma współtworzyć 5 różnych produktów turystycznych. Historyczny, wodny, festiwalowy, motoryzacyjny i sportowy. Według tej strategii różnorodność Płocka jest gwarancją udanego weekendu. Może zaoferować odwiedzającym doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych, międzynarodowe festiwale oraz wiekową historię. Aspekt motoryzacyjny jest nowością w strategii miasta, wykorzystuje istniejące już skojarzenia z Płockiem. Tyle w teorii. A jak jest w praktyce z promocją naszego miasta? Czy według Panów dobrze wydatkujemy na nią środki? Zawsze zaczynam od mojej lewej strony, więc od pana Bartosza zacznie. Chciałbym się odnieść do tego jako mieszkaniec miasta. Może panowie radni wiedzą więcej na ten temat, ale ja będę rozpatrywał w kwestiach mieszkańca, zwykłego, szarego człowieka, który mieszka w Płocku. Ja pierwsze słyszę o tej strategii. Ja widzę, jak miasto jest piękne, jakie piękne mamy nadbrzeże i skarpę naszą płocką, jak to jest ona oświetlona. Jednak uważam, że te elementy nie są wykorzystane w kwestiach marketingowych, bo nie widzimy naszego miasta w jakichś reklamach poza Płockiem. Jakieś sporadyczne wątki były w Warszawie, ale nie wiązało się to moim zdaniem z żadną z tych strategii, które pani redaktor przytoczyła. Widziałem kiedyś reklamę też biznesową miasta w jakichś liniach lotniczych, była w kalejdoskopie jakimś, ale uważam, że to też, i zdziwiłem się bardzo, bo są to prawdopodobnie drogie rzeczy, a nie przynoszące żadnych efektów. Moim zdaniem, jako mieszkańca Płocka, są trzy rzeczy, które powinniśmy promować. Właśnie położenie naszego miasta, drugie też promocja miasta poprzez pozyskiwanie terenów inwestycyjnych i jako atrakcyjne miejsce dla inwestowania, i trzecie poprzez sport, bo nie ma tańszej reklamy miasta jak sport. Fajną rzeczą też by było, mogę rzucić takie hasło do wykorzystania: Płock na weekend. Jest wiele miast, teraz mamy infrastrukturę taką drogową rozbudowaną i jest wiele miast w okolicy, jak Łódź, Warszawa, gdzie wielu mieszkańców wybiera się na weekendy. Czemu nie mieliby skorzystać z infrastruktury tutaj naszej płockiej, z hoteli płockich, ze zwiedzania naszego miasta, i powinniśmy w tą stronę też iść, aby promować nasze miasto jako fajny wypad weekendowy. Panie Tomaszu. Pani redaktor, szanowni państwo, no wiadomym jest, że największą wartością każdego miasta, w tym Płocka, są jego mieszkańcy. I ja bardzo się cieszę, jak widzę płocczanina, chociażby sędziującego najważniejsze wydarzenia sportowe a propos piłki nożnej na ekranie mojego telewizora. Wtedy uważam, że jest to największa wartość promocyjna dla naszego miasta. No ostatnio kontrowersyjnie poprowadził ten mecz. Mimo wszystko uważam, że jest jakby taką wartością i dobrem narodowym dla Płocka, ponieważ no, osiągnął ogromny sukces. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, cieszę się, jak widzę kolegę siedzącego obok, który sędziuje te mecze właśnie w randze ogólnonarodowej, tak powiem. I wtedy cieszę się, bo wiem, że jest to największa wartość dla Płocka i dla płocczan. Cieszę się, jak widzę Pawła Szkopka, którego serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, jak widzę kolegę Bogdała, i tak dalej, i tak dalej. To według mnie jest największa wartość promocyjna dla Płocka, czyli sami płocczanie, którzy godnie, z honorem i z szacunkiem reprezentują nasze miasto. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o ten tekst, który pani przytoczyła, no fajnie napisane, dwa zdania. Natomiast teoria to jest jedno, praktyka
To jest dwa. To, z czego jesteśmy dumni, to, z czego słyniemy, to, że chętnie ludzie przyjeżdżają na nasze festiwale, to jest fakt i to o tym nie powinniśmy w mojej ocenie dziś negocjować. Ja powiem o brakach, bo chciałbym dziś podkreślić pewne braki, a również możliwości, które mamy. Proszę zwrócić uwagę, że Płock jest doskonale położone jako miasto subregionalne, że tak powiem. Zwróćmy uwagę, że ani w Warszawie, ani w Łodzi nie ma tak doskonałych terenów, chociażby związanych z wypoczynkiem jak w Płocku. Przecież czy to mieszkańcy Warszawy, czy to mieszkańcy Łodzi przyjeżdżają do naszego subregionu, niedaleko, kilkanaście kilometrów od Płocka, żeby wypocząć, żeby zrelaksować się nad jeziorami, zobaczyć przepiękne instytucje kultury, które mamy dookoła tak naprawdę Płocka. I co ja bym zrobił? W pewien sposób zintegrował te możliwości, które ma Płock jako miasto samo w sobie, zintegrował te możliwości, które ma cały subregion, począwszy od chociażby nowego Muzeum Olenderskiego kilka kilometrów od Płocka, połączyłbym to Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i tak dalej, bo mógłbym tych miejsc wymieniać bardzo dużo w subregionie płockim i w pewien sposób doszedł do momentu, kiedy to wspólnie włodarze zarówno Płocka, jak i okolicznych powiatów promowaliby nie tylko Płock, ale subregion z punktu widzenia właśnie tej kultury dobrze pojętej, promocji tego odpoczynku, a naprawdę mamy czym się pochwalić i myślę, że wtedy tak zwany zasięg promocji naszego miasta, no subregionu, na tym bym się skupił, będzie zdecydowanie większy, zarówno w tych miastach od Warszawy, Łodzi i tak dalej. No brakuje mi tej integracji poprzez chociażby wspólne wydawnictwo, nie wiem, wspólne konferencje, wspólne realizowanie gdzieś tam warsztatów, z których płyną informacje na cały kraj, bo naprawdę subregionalnie możemy zdziałać więcej w kwestii ściągnięcia tu tych turystów i promowania całego subregionu, niż każdy sobie rzepkę skrobie. I tego po prostu mi brakuje i na dziś chciałem, żeby to wybrzmiało. Panie Marcinie? Pani redaktor tutaj słusznie przytoczyła kilka zdań, tak jak powiedział Tomasz, są to tylko zapisy, ale co z tego wynika i co dalej? Ja pamiętam, jak kreśliliśmy w poprzedniej kadencji strategię rozwoju miasta. No, ja jako jeden z nielicznych, być może jedyny, zagłosowałem przeciwko tej strategii, bo samo wpisywanie haseł, co chcemy osiągnąć, to jest po prostu opis danej sytuacji, a strategia powinna nakreślić, co chcemy osiągnąć, w jaki sposób i do jakiego punktu chcemy dojść. Tutaj mówimy o promocji. Koledzy wymienili zarówno mieszkańców związanych z Płockiem, czy to poprzez sport. Mamy tu na myśli całe drużyny, jak też sport indywidualny. Kolega Tomasz wymienił również obiekty, które znajdują się w Płocku i które powinny być promowane. Co to jest promocja? No dla mnie to jest takie wydatkowanie, czy środki na promocję, jest to takie wydatkowanie pieniędzy, które w konsekwencji muszą się przełożyć na atrakcyjność miejsc, na atrakcyjność wydarzeń, czy chociażby zainteresowania danym sportem, które również przynoszą profity w drugą stronę, czyli miasto. Mówimy tu o turystach, czy zainteresowanie obiektami chociażby wypoczynkowymi i tego w mieście nie widzę. Mamy przekazywane w budżecie rok do roku duże środki na festiwalowy Płock. Mamy festiwale wpisane do strategii. Oczywiście dobrze, tylko co dalej? Kolega Tomasz może pamięta, wielokrotnie zadawałem prezydentowi pytanie, czy przy tej okazji, wydatkując, wspierając te festiwale, czy jednocześnie dostarczamy uczestnikom tych festiwali informacje o Płocku. Czyli czy do biletów są na przykład dodawane różnego rodzaju broszury z opisem zabytków, co zwiedzić w Płocku, co możecie jeszcze zainteresować, czy chociażby w niedalekiej odległości masz miejsca do rekreacji, wypoczynku. Pani redaktor przeczytała o sportach wodnych, że promowanie poprzez wodę. Mamy pięknie położony Płock, ale jeżeli mnie pamięć nie myli, dosyć trudnym zawodem czy trudnym biznesem jest utrzymanie chociażby tego statku pływającego, który tak naprawdę powinien przyciągać turystów, a wiemy, że miasto nie ułatwia tym przedsiębiorcom prowadzenie tego biznesu. Nawet w niewielkim stopniu się dokłada z tego. W niewielkim stopniu się dokłada, być może powinno się dokładać właśnie w większym stopniu i to są pieniądze przeznaczone na promocję. Promocję właśnie tego statku, który ściągałby do nas turystów, którzy by chcieli takie rejsy całoweekendowe, na przykład jednego dnia, sobotę czy niedzielę, chcieliby tak ten czas tu spędzać. Mówimy o promocji sporty wodne.
przecież wiemy, co ostatnio się zadziało na Sobótce. No, ktoś prowadził dobry biznes, chciał to rozwijać. No, władze miasta, prezydent tak zadziałały, że ten biznes się, mówiąc kolokwialnie, stamtąd zwija. Promocja przez sport jak najbardziej tak. Jakiej wysokości damy środki, to jest zupełnie inna kwestia. Bo możemy dać duże środki, a nie osiągnąć efektu, a możemy działać mniejszymi środkami, a osiągnąć duży efekt. Mówimy o sporcie. Przede wszystkim zanim sport, być może kolega Bartek się ze mną zgodzi, może nie, zanim wpiszemy promocję jako efekt sportu, to nakreślmy strategię dla samego sportu. Bo dzisiaj widzimy, co się dzieje chociażby z drużyną piłki ręcznej w Płocku. To jest drużyna, która powinna promować nasze miasto. A dzisiaj widzimy, że już co niektórzy płoczanie, nie chcę aż takiego czarnego scenariusza nakreślać, ale zaczynają, właściwie kończą swoją wiarę w ten zespół. Już przestają wierzyć zawodników poprzez właśnie takie, a nie inne zarządzanie. Więc w pierwszej kolejności napiszmy strategię też tym podmiotom i wpiszmy je, zgadza się, w promocję miasta. Mogę jeszcze się odnieść? Oczywiście. Drodzy Państwo, rzeczywiście tutaj pan Marcin ma rację, że każde działanie, które podejmujemy, musi mieć jakiś cel. Musimy mieć cel, w którym miejscu będziemy za rok, za dwa, za trzy, za pięć, czy za dziesięć lat. To jest po prostu strategia. Strategia, tak. Nie można skakać z roku na rok i zmieniać strategii i zmieniać systemu działania. Rzeczywiście, piłka ręczna w ostatnim czasie trochę nie zadawala kibiców miejscowych, jednak ja cały czas będę to powtarzał, że takiej promocji jak poprzez piłkę ręczną w ostatnich 10 latach miasto nasze miało, to żaden inny sport nie, do takiej rzeszy ludzi nie trafi w Europie i na świecie, bo gdzie byśmy nie pojechali, jak mówimy o Płocku, to ludzie kojarzą to z piłką ręczną. Mam nadzieję, że i piłka nożna pójdzie w tym samym kierunku. Jest to długi proces budowania, kilkunastoletni, nawet nieraz tak to trwa, ale rzeczywiście warto stawiać na te dyscypliny sportowe, które już mamy rozbudowane i mamy wspaniałych zawodników i wspaniałych kibiców, którzy mam nadzieję wrócą do hali piłki ręcznej. Jeśli chodzi o położenie naszego miasta, to wszyscy się chyba się zgodzimy, że nie ma piękniej położonego miasta na Wzgórzu Tumskim, piękniejszej katedry, pięknie mostu oświetlonego i każdy, kto przyjeżdża do Płocka, nie wie o tym. Ja nie wiem dlaczego. Promocja powinna się opierać na tym, żeby ktoś chciał przyjechać, a nie dokładnie. Dopiero jak przyjedzie, to zobaczy. Ale my musimy dać informacje. Słuchajcie, ludzie przyjeżdżają i dopiero się okazuje, mówią, Boże, jakie wy macie piękne Wzgórze Tumskie, jak pięknie oświetloną katedrę, jak fajnie jest tu przyjechać na weekend. Oni by tego nie wiedzieli, więc mamy jakiś problem z informowaniem tych ludzi, że tu jest fajnie. Czyli powinniśmy, jeżeli mogę, Tomku, nakreślić sobie jasno odpowiedzieć na pytania. Co chcemy pokazać i w jaki sposób? Tak. Bo ja dobrze, bym powiedział, negatywnie oceniam chociażby takie promocje, umieszczanie billboardów, pakuj się do Płocka przy autostradach. No, bo tak naprawdę, no ja znam Płock, więc wiem, co tu jest, ale dla osoby, która przejeżdża chociażby ze Szczecina obok takiej tablicy i co dalej? No pakuj się, jeźdź do Płocka. Po co? Musi być informacja, musi być... Poczta pantoflowa też jest dobra, jeśli... Zainteresowanie. Wykorzystajmy media społecznościowe, ale tak. Też pokażmy, jak piękny jest Płock, wykorzystując inne do tego miejsce. Ja pamiętam, jak 2-3 lata temu chciałem przynajmniej zainteresować prezydenta Płocka zamieszczeniem pewnej reklamy w Warszawie. Po to, żeby ściągać też z pobliskich miejscowości osoby do spędzenia, tak jak tu kolega zaznaczył, chociażby jednego dnia w weekendzie. Wiemy, że budują się kolejne linie stacji metra. Jedna będzie się nazywała właśnie Płocka, bo jest przy ulicy Płockiej. Wyszedłem wtedy z propozycją, że być może powinniśmy z budżetu promocyjnego miasta Płocka właśnie tą stację w pewien sposób, nazwijmy to w cudzysłowie, udekorować, czyli powiesić jakieś informacje, czy nie wiem, no może tak bardzo wizualnie to rozpatruję, ale może jakaś cudzysłowie mozaika na tej stacji z pięknym naszym wzgórzem, żeby osoby też widziały, jak to miasto fajnie wygląda. Różnie można informować. Tam być może powinniśmy mieć większy przekaz też dotarcia do mieszkańców, czy stolicy, czy tak naprawdę już Europy, bo wiemy, że stolica jest otwarta na całą Europę i nie mieszkają tam tylko warszawiacy, ale też jest dużo osób przyjezdnych. Może w ten sposób właśnie
powinniśmy docierać, a już w ogóle negatywnie, no powiedzmy sobie, no promowaliśmy nasz Płock przez hasło zero dryfu, duże pieniądze przeznaczone, pływaliśmy gdzieś na Mazurach i co to przyniosło? Ile turystów przyjechało? Bo sama promocja to powinna mieć efekt długofalowy i jeżeli nam się radnym tłumaczyło, dajemy 1 200 000 na festiwal, fajnie, przyjeżdżają turyści, dobrze, restauratorzy w tym czasie mają żniwa, okej, okay, ale pytanie co dalej, bo promocja to nie jest efekt jednego dnia. Tu nie mamy jakiejś jedno-dwudniówki. My musimy tak zacząć promować, że poprzez tą pocztę również pantoflową, o czym Bartku powiedziałeś, efekt będzie w dłuższej skali. Osoby będą przyjeżdżały nie tylko na festiwal, ale właśnie spędzić weekend, czy chociażby nas odwiedzić na trasie przejazdu. A to jak najbardziej, co powiedział kolega Tomasz, całkowicie się z tym zgadzam, że nie tylko sam Płock, bo działając razem możemy o wiele więcej i promowanie Płocka wraz ze skansenem chociażby w sierpcu, czy nowe muzeum, które się niedawno otworzyło, Oleandrów, tak? Dobrze? Olendrów, tak, przepraszam. Czy chociażby wraz z infrastrukturą lasów, jezior pobliskich, myślę, że jeżeli byśmy połączyli to z gminami, to jest dobry pomysł. Momencik, w tym momencie zrobimy przerwę, ale panu Tomaszowi jeszcze oddamy głos. Bardzo dziękuję, skromnie poproszę. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, witam po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj Bartosz Leszczyński. Witam. Tomasz Kominek. Witam ponownie. I Marcin Flakiewicz. I witam serdecznie. I oddajemy głos panu Tomaszowi Kominkowi, który nie zdążył przed przerwą wypowiedzieć się jeszcze na temat promocji Płocka. W zasadzie to kwestia takiego podsumowania tej dyskusji, natomiast no, faktem jest, tak jak wszyscy przy tym stole tu stwierdziliśmy, że to promowanie Płocka wraz z gminami, powiatami okolicznymi ma ogromny sens, bo zwróćcie Państwo uwagę, że ludzie z innych miast kierunkują swoje podróże weekendowe czy w kwestii turystycznej i wypoczynkowej raczej w spokojniejsze miejsca, a to o czym powiedział Marcin, te piękne lasy czy piękne jeziora, czy to z jednej strony Płocka, czy z drugiej strony z Płocka, naprawdę mamy czym się pochwalić i raz ten kontakt z naturą i dwa wtedy odwiedzanie tych no znakomitych tak naprawdę obiektów, które mamy zarówno w Płocku, jak i w okolicy, ma ogromny sens i myślę, że wtedy mieszkańcy będą miast okolicznych i nie tylko w zasadzie wracać do nas. No stąd mamy sporo narzędzi, wszyscy tak na dobrą sprawę, a oczywiście najwięcej ratusz. No przecież stąd te skromne inicjatywy, chociażby te nasze Dumni z Płocka w kampanii wyborczej, myślę, że nieźle przyjęte. Natomiast tu trzeba powiedzieć, że Marcin jakby przypomniał i w pewien sposób myślę, że powinniśmy wszyscy to zapamiętać. No doskonały pomysł a propos festiwalowego Płocka, bo no kochani, około 50 tysięcy ludzi odwiedzi Płock w kontekście festiwali, czy to Audio River, czy inne festiwale, ale ten załącznik, że tak powiem, do każdego sprzedanego biletu, to jest znakomity pomysł, ponieważ no ci ludzie wracając do domu, no mają coś, co mogłoby ich zainteresować i powód, dla którego mogliby wrócić do Płocka nie tylko w kontekście przyszłego roku i kolejnego festiwalu, tylko i wyłącznie właśnie w kwestii no, czegoś, co jest związane z kulturą, z wypoczynką. Genialny pomysł i uważam, że wszyscy tu obecni musimy siebie nawzajem pilnować, żeby w pewien sposób no, skierować tę prośbę do prezydenta, bo myślę, że i prezydent na tyle, na ile usłyszy o tym, nie będzie miał nic przeciwko i to będzie naprawdę fantastyczny pomysł i wtedy może trzeba by było właśnie nawiązać tę współpracę z okolicznymi powiatami i no, wydać taki kompleksowy, nie wiem, biuletyn powiedzmy i wręczać go, znakomity pomysł, dlatego podsumowując chciałem powiedzieć, że myślę, że dołożymy taką malutką cegiełkę wszyscy, jak będziemy tego pilnować, taką, która przyda się i Płocczanom i Płockowi. I myślę jeszcze tylko tyle, Tomku, że taka propo może być to bezkosztowy, bezkosztowa promocja, bo jest wiele firm, które będą z tego tytułu czerpały korzyści, chociażby restauratorzy czy hotele i myślę, że mogą, że tak powiem, taką broszurę oni poprzez jakąś umieszczenie również swojej reklamy wydać, a jednocześnie zatwierdzone oczywiście przez odpowiednie instytucje, czy nasze i kultury, czy organizację turystyczną, informacje, co zwiedzić, dodatkowo krótka informacja, gdzie jeszcze można się zatrzymać i tak naprawdę to miasto
nie poniesie z tego tytułu korzyść, przepraszam, nakładów finansowych, a mogą przynieść ewentualne tylko właśnie w korzyści poprzez to, że rozpromujemy Płock, bo tak jeszcze już kończąc, chodząc po ulicach też w czasie różnych festiwali, słuchałem, co ci przyjezdni mówią, gdzie się spotkajmy, no koło tej wieży, no nawet nie wiedzą, że to jest obserwatorium, czy z tych osób, które przyjechało, czy wiedzą, że w katedrze są groby królów. Nie sądzę, żeby dużo osób wiedziało, a nawet jeżeli odwiedzi nas 50 tysięcy osób i 50 tysięcy tych informatorów weźmie, z czego zainteresują się 2, 3, może 5 tysięcy osób, to i tak to będzie bardzo duży sukces. To mamy konkretną propozycję, bo tu zgadzamy się, jak zawsze zresztą. Są środki przecież kierowane z samorządu województwa na fundacje, stowarzyszenia. Jak wiemy, chociażby przy agencji rewitalizacji Starówki działa stowarzyszenie, które zajmuje się w pewien sposób promocją Płocka. Wystarczy złożyć taki dobry, że tak powiem, wniosek z prośbą do samorządu województwa o zrealizowanie takiego właśnie, przy współudziale takiego dokumentu, informatora, biuletynu, jak to zwał, tak zwał, przy zaangażowaniu właśnie, tak jak Marcin powiedział, okolicznych przedsiębiorców, i mamy super dokument gotowy na całe wakacje, na wszystkie festiwale. Znakomity pomysł. Trzeba nas zapraszać bardzo tak, często, panie redaktorze. Tak, trzeba chcieć, słuchajcie. Do konsensusu dochodzimy i mamy gotowy rozwiązanie. Projekt. Ja natomiast jako podsumowanie już króciutkie tej dyskusji powiem, że mi w całej promocji Płocka brakuje wizji Płocka. Po prostu, gdzie Płock ma być za 20 lat? Jaki ma mieć wyróżnik przede wszystkim? My kiedyś opisywaliśmy propozycję pana Wojciecha Falkowskiego, który miał bardzo śmiałą wizję tutaj rozwoju Radziwia, szczególnie poprzez tor wyścigowy czy lotnisko. Być może to jest wizja zbyt śmiała jak na dzisiejsze czasy, ale czy za 20 lat nie powinniśmy myśleć właśnie w takiej perspektywie? Co będzie za 20 lat, jeżeli samochody będą napędzone wodorem, czy elektryczne. Czy nie powinniśmy też w takim kierunku Może zrobić myśleć? Płock miastem elektrycznym, tylko czy Orlen nie będzie się sprzeciwiał? To jest kwestia, myślę, dogadania, ale poruszymy to na pewno jeszcze w kolejnych audycjach, natomiast chciałabym jeszcze króciutko do bardzo ważnego tematu przejść, moim zdaniem. Tematu ważnego, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Mamy ostatnio mnóstwo doniesień o potrąceniach pieszych na drogach Płocka i powiatu płockiego. Z moich obserwacji wynika, że niektóre miejsca w Płocku szczególnie można wręcz uznać za po prostu niebezpieczne. Jak panowie sądzicie, z czego wynikają te coraz częstsze potrącenia pieszych, czy miasto, płocki samorząd, czy może my sami mamy na to jakiś wpływ, żeby tę ilość wypadków czy kolizji zmniejszyć? Może tym razem od pana Marcina zacznie. No, pytanie jak najbardziej trafione, zakładając, że przez ostatnie 8 lat, to jest dobry wstęp, przez ostatnie 8 lat byłem przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa również w Radzie Miasta Płocka. Pani redaktor, i moja obserwacja jest jedna, w Płocku, w Łodarze, mam tu na myśli prezydium, zarząd miasta, prezydenci w mojej ocenie nie do końca czują bezpieczeństwo, jak ono jest ważne. Zanim odpowiem odnośnie tych dróg, tylko takie drobne wtrącenie, bo wielokrotnie na ten temat ja apelowałem i poruszaliśmy ten temat też i w audycjach radiowych, chociażby przeprowadzanie inwestycji. Wszyscy wiemy, że w mieście ostatnio odbyło się bardzo dużo inwestycji drogowych. Ja cały czas podnosiłem ten temat, czy zamknięcie tej ilości ulic w takim krótkim czasie i jednocześnie jest bezpieczne, chociażby z tytułu na drogi ewakuacyjne. To jest temat również związany z bezpieczeństwem. Jak na sercu leży bezpieczeństwo płoczczan, czy osoby, które związane są z Płockiem chociażby poprzez naukę, to pokazują ostatnie bodajże 2-3 lata, kiedy pamiętamy, w jednej bursie zawalił się dach, w drugiej bursie również się zawalił dach, a ta pierwsza bodajże jeszcze spłonęła. Czy ktoś bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo płoczczan, doprowadzając do sytuacji, że wpuszcza osoby, w tym konkretnie mówimy tutaj o uczniów, do takich akademików czy do takich internatów. Więc widzimy, jak wiele w zakresie bezpieczeństwa w tym mieście jeszcze jest do zrobienia i przede wszystkim świadomości i w edukacji. A wracając do tematu bezpieczeństwa na drogach. Panie redaktor, koledzy wiedzą,
interpelowałem wiele razy, pytałem się Urząd Miasta Prezydentów chociażby o wykaz miejsc niebezpiecznych właśnie w kontekście przejść dla pieszych. Gdzie były wypadki, gdzie były potrącenia, z czego to wynikało, czy był wypadek śmiertelny. Zawsze dostawałem odpowiedź, to nie nosi znamion interpelacji i takie statystyki ma Komenda Miejska. Ubolewam, że prezydent, jako ten, kto zarządza tym miastem, takich statystyk nie powziął, nie wystąpił, bo przecież jest to Komenda Miejska, więc ma bezpośredni również kontakt z tą komendą. Dlaczego? Ponieważ wówczas lepiej byłoby mu zarządzić tymi miejscami. Wiedziałby, które miejsca poprawić bezpieczeństwo. A to nie jest tak, że radny się pytał, żeby popatrzeć na liczby, tylko ja osobiście widząc, że na przykład na pewnych skrzyżowaniach, na pewnych przejściach dochodzi do zwiększonej liczby kolizji, bym pojechał i być może zaproponował jakieś rozwiązanie. A takie rozwiązanie przecież proponowałem i razem tu patrzę na Tomasza z kolegą z ław, Tomku, od ciebie, razem z Michałem Sosnowskim. Chcieliśmy chociażby wprowadzenie aktywnych przejść dla pieszych. Modernizowaliśmy ulicę, tutaj mam na myśli ulicę Łukasiewicza. Na etapie wykonania można było ewentualnie jeszcze kilka takich zmian w projekcie, bo to nie są inwazyjne w ciąg pieszowych drog. Inwestycje też nie są to duże koszty. Tak? I takie przejście zrobić, a wszyscy widzimy, jak dzisiaj, jaki mamy wzmożony ruch samochodowy, coraz więcej świateł, coraz więcej reklam, coraz więcej wszystkich świateł, można powiedzieć, krzyczy do nas. I te mrygające światełka pomarańczowe już nie wystarczają. My codziennie przyjeżdżamy, my się do nich przyzwyczajamy, a kiedy mówiąc, bo na czym polega aktywne przejście? Te przejście jest wygaszone, a w momencie, kiedy pieszy się do niego zbliża, wtedy uruchamia się cały system oświetlenia i świateł nad przejściem, i obok przejścia, i w pasach, które są namalowane. Wówczas jako kierowcy jesteśmy lepiej nakierowani i ostrzegani na właśnie takie przejście. Panie Tomaszu, tutaj przerwa chwileczkę, czas już się kończy po prostu. Muszę dopuścić do głosu jeszcze pozostałych gości. Panie Tomaszu, w trakcie kampanii wyborczej rozmawialiśmy o tym, zresztą poruszył pan ten temat na swoim wideoblogu, przejście na Alei Armii Krajowej. Ostatnio znowu doszło tam do potrącenia starszej kobiety. Na Kazimierza Wielkiego z kolei dostaliśmy smutną informację, że zmarł mężczyzna, który był potrącony w połowie listopada w tym miejscu. Jak pan jako radny zamierza przeciwdziałać takim sytuacjom? Pani redaktor, drodzy koledzy, bezpieczeństwo nie jedno ma imię, ale zwróćcie uwagę, że w dzisiejszej dobie bardzo wielu kierowców, i nie chcę tutaj powiedzieć, że tych młodych kierowców, jedzie autem i sami zobaczcie, trzyma w ręku telefon i jednokrotnie już nawet nie dzwoni, tylko pisze SMS-y, a czasem się pewnie zdarza, że ludzie przeglądają Facebooka. To jest bardzo trudny czas, ponieważ taką mamy, tak na dobrą sprawę, no historię z używaniem telefonów w trakcie jazdy. Ja już tutaj nie powiem, bo prochu nie odkryjemy, natomiast to ciągłe informowanie i zwracanie uwagi kierowcom, żeby jednak odstawili te telefony chociażby na czas podróży, bo co się dzieje? No to co pani powiedziała, to co Marcin powiedział. Zobaczcie, że na przejściu dla pieszych, ja bym dołożył jeszcze kilka tygodni temu bardzo podobną sytuację na moim osiedlu, na przejściu dla pieszych przed przedszkolem. I bardzo podobna sytuacja. No i pani powiedziała, że po prostu się zagapiła, tak? No po prostu. Ja nie chcę tu jakby w szczegóły wchodzić, z czego wynikało zagapienie, dlaczego się zagapiła i tak dalej. Natomiast to znowu prochu nie odkrywamy. No Marcin, Michał, my, czyli moja skromna osoba w wideoblogu, no nikt nic lepszego na dziś nie musi proponować w Płocku, ale te aktywne przejścia, czy te doświetlenia w ogóle tych, nie tylko tych, że tak powiem, miejsc, które my wymieniliśmy, to tylko w zasadzie zdecydowanej większej ilości przejść dla pieszych tam, gdzie ten aktyw pieszych jest bardzo duży, to po prostu trzeba zrobić w tej kadencji. To nie ma wyjścia, tylko to nie są wielkie koszty. Kwestia zgłoszenia tego przez prezydenta do MZD i czas na realizację tego zadania inwestycyjnego. Ja powiem szczerze, ja napisałem właśnie teraz, jedna z moich pierwszych interpelacji w tej kadencji dotyczyła tego przejścia dla pieszych właśnie u mnie na osiedlu, gdzie ten wypadek miał miejsce, to potrącenie. I powiem wam uczciwie, że właśnie do mnie poprzez portal społecznościowy bardzo dużo osób napisało, że panie Tomku, ale pan zobaczy, na przykład są takie miejsca,
miejsca, dla przykładu, bo to było pierwszy mail do mnie, na Kazimierza Wielkiego, gdzie powstał duży blok, bardzo dużo mieszkańców, bardzo duży aut, tam jest nieoświetlone to przejście dla pieszych i ludzie zgłaszają, mówią, no panie Tomku, naprawdę tam za chwilę dojdzie do poważnego wypadku, ponieważ znowu jest bardzo duże natężenie ruchu, zarówno pieszych i przez przejście dla pieszych, jak i właśnie samochodowego, no powstają nowe bloki, są budowane nowe gdzieś duże domy wielorodzinne i naprawdę to jest taki chyba krytyczny moment, bo to i tak jak mówił Marcin. Ty jeszcze czasami parkingi są wzdłuż ulicy. No tak, tak, tak. Oczywiście. Parkujące samochody zasłaniają te przejście dla pieszych. Więc niejednokrotnie przejście dla pieszych wyłania się z parkujących samochodów. Tak, ale zobaczcie, jak samochody też parkują, no nie? Tak, to co ty powiedziałeś, bo jeszcze ja nie dodałem odnośnie tego właśnie Facebooka, czy internetu, czy pisania SMS-u. No wiele osób widzimy, co robi kierowca obok, a on właśnie patrzy w telefon, to dlatego tym bardziej ja uważam, że te przejścia dla pieszych w cudzysłowie powinny krzyczeć, jak zbliża tak, się pieszy i ostrzegać też kierowców, co nie zwalnia i upoważnia kierowców do tego, żeby tego korzystali z telefonu. Ale to jest drugi projekt, tylko musimy jeszcze panu Bartoszowi dać się wypowiedzieć. Słuchajcie, w tym temacie. Wszyscy się ale zgadzamy. Czy zgadza się pan z nami? Ależ oczywiście, ja się nie dość, że zgadzam, to jeszcze we wrześniu jako stowarzyszenie ruszyliśmy z uchwałą obywatelską dokładnie na ulicy Armii Krajowej. Po tym wypadku, który bodajże był rok temu, gdy tragedia, było potrącenie i śmierć na miejscu, chodząc tam na ulicy Armii Krajowej i rozmawiając z mieszkańcami, tam dochodzi do potrąceń co jakiś czas, ale do sytuacji niebezpiecznych dochodzi w każdym tygodniu albo i codziennie. Tam jest sytuacja taka, znaczy sytuacja w mieście wygląda tak, bardzo zadbano w ostatniej kadencji o infrastrukturę dla samochodów. Sekundniki na oświetleniu, drogi coraz lepsze. Teraz moim zdaniem jest czas na pieszych. I powiem wam, w czym jest problem. Ludzie chcą walczyć o te przejścia dla pieszych, chcą sygnalizować, bo chcemy złożyć uchwałę obywatelską, tylko problem w tej chwili polega na tym, że biorąc projekt tej uchwały obywatelskiej i tabelkę do wypełniania, jest RODO i ludzie nie chcą podpisywać PESEL. Wszystkie resztę dane mamy, więc ja też tu mam prośbę do ciebie, Tomku, czy jest szansa w tej nowej kadencji porozmawiać z radnymi, aby zmienić uchwałą Rady Miasta formularz, ponieważ to muszą być mieszkańcy. Mieszkańców możemy zweryfikować po adresie i podpisie. Adres, podpis, numer telefonu nie jest problemem. Problemem jest w tej chwili, żeby ludzie podawali PESEL. Mamy gotową uchwałę obywatelską na przejścia właśnie indukcyjne, gdzie zbliża się pieszy do przejścia i pod kostką brukową, czy pod jest linia, która wykrywa, że ktoś się zbliża, zapala się zielone światło. Jest to właśnie bezpieczniejsze, że te przejścia będą krzyczeć w tym momencie, tak jak pan Marcin powiedział. I wszyscy idziemy w dobrym kierunku, tylko nie ma jakiejś realizacji. Dlatego bym prosił, taką prośbę mam o zmianę tych uchwał obywatelskich, bo w naszym mieście jest mało takich inicjatyw obywatelskich, bo zniechęca to mieszkańców i jest bardzo, bardzo ciężko, a nieraz mieszkańcy mają fajne pomysły. I drugą rzecz, żeby w tej kadencji Rada Miasta zajęła się pieszymi, bo fajnie infrastruktura samochodowa już wygląda, zajmijmy się teraz pieszymi. A ja jeszcze, jeżeli mogę, do tej infrastruktury, bo nie byłbym sobą, gdybym nie dodał, mamy coraz więcej cyklistów na drogach. Dokładnie. I ja tak, jestem pieszym, jestem kierowcą, ale też lubię jeździć rowerem i ja też widzę, co się dzieje. Mamy ostatnio to jest kolejny problem rowerowy, mamy rower miejski, widzimy, że wiele przejazdów, niestety. Tu trzeba po prostu zacząć. Punkt pierwszy to jest edukacja też. Bo edukacja ja i rowerzystów, pieszych Wszystkich. Tak jak Bartku mówisz, i zarówno pieszych, jak i rowerzystów, jak i kierowców. Bo tak. Kierowcy nie wiedzą, kiedy rowerzystę należy przepuścić. Rowerzysta powinien znać te przepisy, ale widzę, że on przejeżdża po przejściu dla pieszych, kiedy ten rower powinien przeprowadzić. Być może nie zdaje sobie zdania z tego, też, że czasami tak rower nadjeżdża szybko do tego przejścia, że ten kierujący pojazdem go nie zauważy, zatrzymać, albo nie ma szans się zatrzymać. Ale również infrastrukturę, którą należy poprawić, bo tak jak wy podajecie dla przykładu przejście przy Armii Krajowej, zostajmy na Podolszycach, wjazd do Oszą, czy do Obi od strony Wyszogrodzkiej. Tam, chcąc wjechać na parking, musimy przeciąć ścieżkę rowerową. Również ścieżkę rowerową i niestety wjeżdżamy pod kątem więcej niż 90 stopni.
odchylenie się do tyłu, wielu kierowców nawet nie wie, że tam trzeba się zatrzymać, a rowerzysta no jedzie z prędkością około 20, być może nawet 30 km na godzinę, zależy kto jaką ma kondycję, i to jest prędkość, z którą się zbliża, a niestety do potrącenia może dojść łatwo. I tu niestety na sam koniec taka, jak to kolega powiedział, prochu nie odkryjemy. No jest pieszy, jest rowerzysta i jest samochód. Wszyscy wiemy, kto tutaj ma większe szanse, kto ma mniejsze, i niestety taka jest smutna prawda, dlatego trzeba zacząć od edukacji, ale też od myślenia i od rozsądku na drogach wszystkich, pieszych, rowerzystów i kierowców. Panowie, bardzo dziękuję. Wiem, że ten temat moglibyśmy jeszcze pociągnąć pewnie z kolejne pół godziny. Natomiast ja myślę, że podsumujmy ten temat takim apelem o ostrożność dla wszystkich uczestników drogi, ale piesi, noście odblaski, noście jaśniejsze ubrania zimą, bo naprawdę nie jesteście widoczni już po zmroku. Dziękuję panom bardzo. Moimi gośćmi byli dzisiaj pan Bartosz Leszczyński. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu i szanownym kolegom. Dziękuję. Tomasz Kominek. Dziękujemy, do usłyszenia i do zobaczenia w terenie. I Marcin Flakiewicz. Dziękuję bardzo i na koniec życzę wszystkim bezpiecznych powrotów do domu. Dziękuję. Dokładnie tego wszystkim życzymy, a z państwem słyszymy i widzimy się już za tydzień. Dziękujemy. Przekrój tygodnia.